siadła przy nim na ziemi, wzięła je na łono, drugie głaskała ręką i mową pieszczoną, aż się uspokoiły. Objąwszy wrączęta jej kolana i tuląc główki jak pisklęta pod skrzydło matki, ona rzekła: czy to pięknie tak krzyczeć? Czy to grzecznie? Ten pan was się zlęknie. Ten pan nie przyszedł straszyć. To nie dziadszka radny. To gość. Dobry pan. Patrzcie tylko, jaki ładny. Sama spojrzała. Hrabia uśmiechnął się mile. I widocznie był wdzięczny jej za pochwał tyle. Postrzegła się. Umilkła. Oczy opuściła. Jako róży pączek cała się spłoniła. W istocie był to piękny pan, słusznej urody. Twarz miał pociągłą, blade, lecz świeże jagody. Włos długi, oczy modre, łagodne, usz szarawy. We włosach listki ziela i kosmyki trawy zieleniły się jako wieniec rozpleciony. O, ty, rzekł, jakimkolwiek uczczę cię imieniem, duchem jesteś, czy nimfą, bóstwem, czy widzeniem, mów, własna li cię wola na ziemię sprowadza, obca li cię więzi na padole władza. Ach, domyślam się, pewnie wzgardzony miłośnik, jaki pan możny, albo opiekun zazdrośnik, w tym cię parku zamkowym jak zaklętą strzeże. Godna było cię bronią, walczyli rycerze, byś została romansów heroiną smutnych. Odkryj mi, piękna, tajnie twych losów okrutnych. Znajdziesz wybawiciela. Odtąd twym skinieniem, jak rządzisz sercem moim, tak rządź mym ramieniem. Wyciągnął ramię. Ona z rumieńcem dziewiczym, ale z rozweselonym słuchała go obliczem. Na koniec zapytała: skąd pan tu przychodzi i czego tu po grzędach szuka pan dobrodziej? Hrabia oczy roztworzył, zmieszany, zdziwiony milczał. Wreszcie, zniżając swej rozmowy tony: przepraszam, rzekł. Panienko, widzę, że pomieszał zabawy. Ach, przepraszam, jam właśnie pospieszał na śniadanie. Już późno, na czas chciałbym zdążyć. Panienka wie, że drogą trzeba w koło krążyć. Przez ogród, zdaje mi się, jest do dworu prościej. Dziewczyna rzekła: tedy, droga jego mości. Tylko grzmotu psuć nie trzeba. Tam, między murawą ścieżka. W lewo? Zapytał hrabia. Czy na prawo? Ogrodniczka, podniósłszy błękitne oczęta, zdawała się go badać ciekawością zdjęta. Bo dom o tysiąc kroków, widny jak na dłoni. A hrabia drogi pyta? Ale hrabia do niej chciał koniecznie coś mówić i szukał powodu rozmowy. Czy panienka mieszka tu, blisko ogrodu, czy na wsi? Jak to było, żem panny we dworze nie widział? Niedawno tu, przyjezdna może? Dziewczę wstrząsnęło głową.
Panienko, czy nie tam dom i pokój panny, gdzie owe okienko? Myślił zaś w duchu, jeśli nie jest heroiną romansów, jest młodziuchną, prześliczną dziewczyną. Ogrodniczka tymczasem powstała w milczeniu, podniosła jedno dziecię zwisłe na ramieniu, odwróciwszy się rzekła. Czy też pan nie może zbiegłe moje ptactwo wpędzić nazad w zboże? Ja? Ptactwo pędzać? Krzyknął krawiec z zadziwieniem. Ona tymczasem znikła, okryta drzew cieniem. Samotny hrabia długo jeszcze stał w ogrodzie. Zaczął marzyć, lecz to miał bardzo nieprzyjemne. Tyle wdzięków tajemnej nimfie upatrywał, tyle ją cudów ubrał, tyle odgadywał. Wszystko znalazł inaczej. Prawda, że twarz ładną. Kiedyś miała wysmukłą, ale jak nieskładną. Owa pulchność liców i rumieńca żywość, malująca zbyteczną prostacką wrażliwość. I owe odpowiedzi, tak miejskie, tak gminne. Po cóż się łudzić? Krzyknął. Zgaduję po czasie, moja nimfa tajemna, po nogęci pasie.